Andrzej Sośnierz, Porozumienie, to mój pierwszy gość. Dzień dobry, czy się słyszymy? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No, ta umowa koalicyjna to główny temat ostatnich dni. Proszę powiedzieć, bo ona jest bardzo tajemnicza, wszyscy gdybają, co w niej może być. Ciekawa jestem, w którym momencie poznamy jego treść. Czy pan miał okazję bliżej zapoznać się z tą umową koalicyjną? Czy jest pan w stanie nam coś zdradzić więcej? Niestety nie jestem w stanie więcej powiedzieć. Powiem, będę prawdopodobnie w stanie jutro powiedzieć. Dzisiaj będzie spotkanie po południu na ten temat. Dzisiaj będzie spotkanie, ale jakie spotkanie? Jest spotkanie członków Porozumienia, kierownictwa Porozumienia. Rozumiem, że państwo poznają treść tego porozumienia. Państwo poznacie dziś po południu. Jutro będziecie się z nami tą treścią dzielić. Jutro dowiemy się, co naprawdę to porozumienie zawiera. Tak, będzie się czym dzielić. Mam nadzieję, że będzie się czym dzielić, bo rzeczywiście do ostatniej chwili jednak ustalenia były dokonywane, więc w tej chwili, jakie są ostateczne, to trzeba mówić już na pewno, bo nie chciałbym tutaj dezinformować. A czego pan się spodziewa, proszę powiedzieć, albo na czym panu zależy? Co chciałby pan w takim porozumieniu przeczytać? No mi, jak już od dłuższego czasu egzystuję w mediach, głównie z powodu epidemii, mi zależałoby na tym, żeby nasi koalicjanci, a przede wszystkim największy koalicjant, przestał ignorować porozumienie w zakresie pomysłów lub też rad, jakieś dorady, jak tłumić epidemię, bo do tej pory z uporem godnym lepszej sprawy całkowicie ignorują. A tak się złożyło, że w porozumieniu no, są osoby, które są najbardziej doświadczone i mają coś do powiedzenia na ten temat. Jest profesor Maksymowicz, który był ministrem i wdrażał reformę, dużą reformę ochrony zdrowia. Jestem ja, który tą reformę realizował jako tam dyrektor Kasy Chorych, a potem prezes NFZ-u, więc są ludzie, którzy mogliby z pewnością doświadczeniem się swoim podzielić, a jesteśmy całkowicie ignorowani. Pan bardzo głośno i otwarcie mówi o tym, że nie rekomenduje pan Jarosława Kaczyńskiego jako osoby, która w Polsce ma walczyć z COVID-em. Rozumiem, że to zdanie pan podtrzymuje i liczy, że w tym porozumieniu wyraźnie zostaną wskazane osoby, które rzeczywiście wiedzą, co robią w tej kwestii. No nie, Jarosław Kaczyński z całym szacunkiem sam zresztą też do tego nie pretenduje. No i to jest, spełnia ważniejszą albo inną rolę w polskiej polityce, więc to nie jest funkcja. Ja myślę o bardziej roboczej funkcji, która by oczywiście podlegała kontroli koalicji, ale osobie, która będzie po prostu wykonywała pracę. Ja cały czas mówię o pełnomocniku rządu do spraw tłumienia epidemii, również który zajmowałby się z dużymi pełnomocnictwami tłumienia epidemii, a minister zdrowia miałby bardzo ważne zadanie pilnować i starać się o to, żeby służba zdrowia nadal bez problemu funkcjonowała, bo nie tylko pacjenci, nie tylko na epidemię chorują, która notabene nie jest aż tak ciężka w swoim przebiegu, jak to się niektórzy na początku obawiali, ale pacjenci przede wszystkim chorują tak, zawsze chorowali na najróżniejsze choroby i w tym zakresie mają utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej, bo panika ogarnęła nie tylko społeczeństwo, a częścią społeczeństwa są pracownicy ochrony zdrowia, ale też dużo tu nastąpiło chaotycznych działań i czasem pacjentom bardzo trudno w tej chwili uzyskać świadczenie medyczne w przypadku innych schorzeń niż epidemia, a nawet z tą epidemią jest problem, bo jak pacjent już ma jakieś objawy, to nie zawsze wiadomo, kto i jak skieruje do badania. Teraz zostało to troszkę poszerzone,
że lekarze rodzinni, chociaż szkoda, że zdjęto ten obowiązek z sanepidu, bo raczej myślałbym o tym, żeby jedni i drudzy, żeby po prostu więcej było źródeł wejścia do systemu, miejsc wejścia do systemu, no ale takie poszerzenie o aktywność lekarzy rodzinnych nie była zła. Natomiast niefortunnie zarządzono, że tylko pacjenci objawowi, ale to jest już następny problem. Ale to chce pan powiedzieć, że rząd sobie radzi z epidemią? Ale wiesz tam, no, to w ogóle rząd ciągle tylko reaguje na jakieś objawy epidemii. Myśmy nigdy nie zaczęli aktywnej walki z tą epidemią. My cały czas próbujemy się przed nią bronić. Ale aktywna walka, to tak widać na wykresach, na przebiegu epidemii bardzo wielu krajów, że tam, gdzie nawet na początku zaniedbana, ale potem rząd podjął działania, to ta epidemia jest tłumiona, ona zaczyna dość zachorowań spadać, trzyma się potem na niskim poziomie. Już nie mówię o takich chwalebnych przykładach, jak tam Tajwan, czy Korea, Nowa Zelandia, czy Islandia w Europie, że tam potem tylko kilka przypadków dziennie. I na tym poziomie ta epidemia jest utrzymywana w tych krajach, które ma 52 miliony ludzi, a mimo to jak w pewnym momencie im się wymknęło spod kontroli, to po trzech tygodniach było pozamiatane. I powinniśmy się takimi przykładami kierować, jak patrzymy na krzywą naszych zachorowań, no to nam cały czas rośnie. Oczywiście my rośnie, a my mówimy doskonale, sobie dajemy radę, już tej epidemii nie ma, już za chwilę tłumimy, jakieś wskaźniki spadają, potem rosną. No, to troszkę wygląda nawet śmiesznie czasami, że taka fanfaronada, a tu trzeba poważnie do tego podejść, bo to jest jednak, to nie jest tylko problem zdrowotny. To jest przede wszystkim, to jest również problem społeczny, paniki, zaburzenia różnych stosunków społecznych, funkcjonowania społecznego, jak i potężny problem gospodarczy. Wydajemy z radością i fajnie pieniądze na różne tarcze, a na to, żeby kupić urządzenia do testowania, i tam wydajemy miliardy, a po to, żeby kupić urządzenia do testowania, co najwyżej kilkaset milionów razem z testami, po to, żeby skupić szczepionki, też kilkaset, 200-300 milionów i je moim zdaniem w tym roku za darmo rozdysponować, to trzeba kilkaset milionów. I tych brakuje, a na tarcze wydajemy na skutki tego, że właśnie słabo sobie z tym dajemy radę, dajemy duże pieniądze. Zupełnie tego nie rozumiem, dlaczego właśnie na wydatki związane z epidemią, które są o niebo mniejsze niż te wszystkie tarcze, nie wydajemy wystarczający pieniędzy, a wydajemy na tarcze. I to z dużą ochotą chwalimy się. Dobrze, że ta tarcza jest, ale skutki będą takie i zapotrzebowania na tarcze będą takie, jak sobie poradzimy z epidemią. Mówi się o drugiej fali. Patrząc na ostatnie dni i wyniki z ostatnich dni, niektórzy twierdzą, że to już, inni twierdzą, że najgorsze przed nami. W dalszym ciągu, od początku pandemii, od marca, robi się mniej więcej prawie tyle samo testów. Mamy tyle samo łóżek. Respiratory, mówi się, że są coraz bardziej zajęte. Początkowo mniej więcej około 80, w tej chwili prawie 130 respiratorów są w ciągłym użytku. Proszę powiedzieć, czy my jesteśmy naprawdę gotowi do jesieni? Czy cokolwiek się zmieniło przez kilka miesięcy? Czy po prostu gdzieś tam zostało założone, że jest jak jest i jakoś to będzie? No jeszcze daleko nam do wykorzystania wszystkich respiratorów, które są w dyspozycji, jak minister mówił, i mam nadzieję, że dobrze to policzył. Ale coraz częściej słyszymy o tym, że w niektórych obiektach brakuje już łóżek. No tak, ale to nie wszyscy muszą być w jednym. Mnie natomiast troszkę martwi, że niepotrzebnie epidemia COVID jako choroba przebiega ciężko tylko w niewielkiej ilości, u niewielkiej ilości pacjentów i bardzo dobrze, że tak jest. I tylko ci pacjenci wymagają tak naprawdę hospitalizacji. To tak jakbyśmy chcieli wszystkich, bo teraz do szpitali daje się prawie wszystkich zakażonych. No nie część na kwarantannę, ale bardzo dużo do szpitali. I tylko niewielka część pacjentów na szczęście wymaga pobytu w szpitalach. Reszta powinna być w izolatoriach, które nie obciążają tak finansowo i nie wymagają takich reżimów wyposażenia.
A tu w tej chwili poprzez ten system, że wszyscy są kierowani do oddziałów zakaźnych, no powodujemy ich przeładowanie przypadkami, które są lekkie. Przecież czy każdy chory na grypę leży w szpitalu? No nie, no błyskawicznie byśmy przeładowali szpitale. Tam powinna być pewna hierarchia. To też proponowałem już 6 miesięcy temu, że bezobjawowi to oczywiście kwarantanna w izolatoriach, lekko chorzy też mogą być w tych izolatoriach, potem izolatoriach, w których są lekko chorzy, no i szpitale, w których są ciężko chorzy. Wtedy coś by się rozładowało, a nie przeładowało te szpitale. Więc tutaj szereg mankamentów organizacyjnych powoduje, że zaraz będzie problem. Proszę powiedzieć w takim razie, jak tłumaczy pan wzrost zachorowań? Gdzie popełniany jest błąd? Błąd jest na samym początku. To czego od wielu miesięcy, o co się upominam i mam nadzieję, że w końcu po tej podpisaniu umowy koalicyjnej będziemy bardziej wysłuchani. Mianowicie w wykrywaniu osób, wszystkich osób, które są zakażone. My, jak minister, teraz zupełnie nie rozumiem tej logiki, że będziemy badać tylko osoby objawowe. Objawowa to w ogóle jest mniej groźna, bo ta osoba czuje się źle, leży w łóżku i już nie rozsiewa, bo choruje. Natomiast groźni są do rozsiewania epidemii służą w cudzysłowie osoby bezobjawowe. Oni się czują dobrze, świetnie, nic im nie dolega i nawet nie wiedzą, że rozsiewają epidemię. I żeby wiedzieć, kto tą epidemię rozsiewa, a takich osób było już, mamy chyba w Polsce zakażonych około 400 tysięcy osób, tak wynika z pewnych wyliczeń, które jestem w stanie tutaj przedstawić. Więc ci pozostali, którzy ani nie byli na kwarantannie, ani nie byli chorzy, ani nie byli w szpitalach, no nie rozsiewają epidemię i to, że tak będzie, to jest absolutnie wynik, przewidywalny wynik tego, w jaki sposób niekonsekwentny i nieudolny walczymy z epidemią. No dobrze, ale robimy około 20 tysięcy testów dziennie. Kiedy będziemy w stanie robić ich więcej? Czy w ogóle będziemy? I dlaczego te testy są tak trudno dostępne? Trzeba spełnić przecież cztery warunki, żeby w ogóle być wysłanym na test. No właśnie pani w tej chwili sama odpowiedziała. Trzeba spełnić jakieś warunki. W przypadku, jeśli chcemy aktywnie tłumić epidemię, to bez większych warunków powinno się wykonywać testy wszystkim tym, którzy są podejrzani o kontakt z zakażonym. To się przez pewien czas działo na Śląsku. I proszę zwrócić uwagę, że to najludniejsze, drugie po Mazowszu województwo w kraju, ponad 4 miliony mieszkańców, to w tej chwili znajduje się w ilości zakażeń na dalszych miejscach. Przed nim są województwa mniejsze. A dlaczego? Dlatego, że tu przed 2-3 miesiącami wykonano bardzo intensywnie testy w grupach tych, które są podejrzane o zakażenie. No i wyłowiono wszystkich potencjalnie, wszystkich nosicieli. No i w tej chwili Śląskie jest już nie powiem, że wolne, bo tutaj też są przypadki, ale jak na ilość mieszkańców, na dalszych miejscach. Więc dlaczego my się nie uczymy, nawet na własnych doświadczeniach, tylko znów robimy zupełnie odwrotnie, właśnie tylko nosiciele. No, to jest nie do zrozumienia, jaki upór jest również w niesięganiu po wiedzę z własnych doświadczeń. Proszę powiedzieć, bo tak cały czas pan w kwestii tej umowy koalicyjnej nawiązuje do sytuacji w służbie zdrowia, ale wszyscy się zastanawiają również, jak będzie wyglądał rząd, jak będą rozdane teczki w ministerstwach, jaki będzie skład rządu. Czy w dalszym ciągu możemy się spodziewać pana Gowina w rządzie? Czy coś w tej sprawie szepcze się w porozumieniu? No ja myślę, że ta sprawa jest tutaj już przesądzona. To chyba nie będzie wielka tajemnica, którą zdradzę, jeśli to w ogóle tajemnica, ale tak, niektóre sprawy są przesądzone. Natomiast jak będzie funkcjonował rząd, no tam jeszcze jest ciągle dla nas wszystkich niejasność o roli pana prezesa Kaczyńskiego, ale to porozumienie to obejmuje, więc za chwilę się dowiemy.
Nie będzie panu brakowało koleżanki, pani Jadwigi Emilewicz? Nie będzie brakowało pani premier Emilewicz. Od dłuższego czasu reprezentowała stanowisko bliskie Prawa i Sprawiedliwości. Ja osobiście już od dawna miałem odmienne zdanie. Zaczęliśmy od podatku cukrowego, kiedy też uważałem, że my powinniśmy generalnie być partią, która sprzeciwia się podatkom. Podatek cukrowy to bzdurny podatek, który oczywiście nie ma innych celów, jak tylko fiskalizm. Opowiadano jakieś historię, że on tam, że chcemy walczyć z otyłością. W żadnym państwie, w którym wprowadzono, a były takie, to się nie udało, ale pieniądze z rynku ściągnięto. Dania wycofała się z tego podatku jako bezskuteczny. Tam dość dawno temu to wprowadzono. Wielka Brytania też, a my wprowadzamy i z hasłami, które są zupełnie niesprawdzalne. Więc ja wtedy się już dziwiłem, że pani poseł Emilewicz, należąca, co by nie powiedzieć, do partii, która ma być prawym skrzydłem Zjednoczonej Prawicy, była jej orędownikiem, nawet przedstawiała. Więc ja się już od dość dawna z panią premier Emilewicz różniłem. I potem była sprawa wyborów, gdzie pani Emilewicz też już inne stanowisko zajęła, także to jest chyba naturalna konsekwencja i może uczciwa i postawy, bo dlaczego nie? No, każdy ma prawo do własnych poglądów i to chyba nawet bardziej w tym momencie jest pokazanie prawdziwego stanu rzeczy i pewnego zestawu poglądów, których pani Emilewicz. Ale powiedział pan ważną rzecz, że każdy ma prawo do własnych poglądów. Poznamy założenia umowy koalicyjnej najprawdopodobniej jutro. Czy to będzie moment, w którym już wszyscy będziecie mówili jednym zdaniem, cała Zjednoczona Prawica? No, zobaczymy, tutaj ja nie mam zamiaru mówić inaczej niż jest. Przede wszystkim ja staram się mówić prawdę i w trosce o państwo, o gospodarkę, o społeczeństwo. Jestem lekarzem, znam konsekwencje, prowadziłem różne przedsięwzięcia gospodarcze, organizacyjne i jestem, moim obowiązkiem jest tutaj mówić i ostrzegać przed złymi zdarzeniami, które się mogą zdarzyć. I dlatego ja nie mam zamiaru zmieniać swoich wypowiedzi na temat walki z COVID-em, no chyba, że tutaj nareszcie coś nastąpi, jakaś sensowna zmiana. Na koniec jeszcze muszę pana zapytać o listę ambasadorów. Nie wiem, słyszał pan o nim? O liście ambasadorów w związku z osobami LGBT? Oj, nie słyszałem, więc nie powiem pani na ten temat nic. Nie słyszał pan. Duża grupa ambasadorów wystąpiła z listem, w którym wspiera osoby LGBT i podkreśla, że osoby LGBT to nie ideologia. No nie, no to mylenie. Słowo LGBT, no to jest w ogóle chyba, nie wiem, czy to spór językowy. No i albo to są przecież albo społeczności, albo oczywiście członkowie tej społeczności. No nie tworzą społeczności, to jest określenie pewnej grupy ludzi, ale no to są, oczywiście są ludzie, ale ci ludzie tworzą społeczność, którą już jakąś zbiorowość, którą można nazwać, więc nie wiem, czy to jest spór o język, o językowy, to jak troszkę mi się wydaje, to przecież nikt nie ma wątpliwości, że osoby, czy to transwestyci, czy lesbijki, to są osoby. No przecież no to w ogóle do jakiegoś absurdu sprowadzamy niektóre nasze dyskusje. Przecież to jest oczywiste, że to są osoby. Natomiast jeśli tu ktoś, ale jednocześnie tworzyć mogą pewną zbiorowość i mogą powstawać pewne ideologie, czy to może ideologia, to nawet by duże słowo, no, pewne nurty myślenia, pewne, które można takim samym określeniem określić, więc to nie wiem, tak się czasami kłócimy, nie wiadomo. Pana, czy według pana osoby LGBT są, czy też mogą czuć się szykanowane w Polsce?
Ja miałem do czynienia w pracy z wieloma osobami o różnych skłonnościach. Mnie to zupełnie nie interesuje. Jeżeli to jest dobry pracownik, najgorzej, jeśli on stara się wykorzystać swoje cechy do jakiejś tam preferowania go. Ja w moim otoczeniu nigdy nie miałem z tym żadnych problemów, bo to zupełnie przecież jest prywatna sprawa, mnie to zupełnie nie obchodzi. Również nie pozwalałem na to, żeby w jakiś sposób, to w ogóle powinno być poza sferą pracy. Pracujemy, robimy dobrze, otrzymujemy wynagrodzenie, pochwały i cenimy pracownika, a co on, jakie on tam reprezentuje, te jakieś orientacje, to jest poza sprawą. Nie powinno w ogóle to nikogo obchodzić, ale również nie powinno to być powodem do wyróżniania tej osoby albo tam do tworzenia. No i raz miałem taką sytuację, że w pewnej komórce biura utworzyło się, przyjmowani byli pracownicy tylko jedni, drugiego rekomendował, no i o jakiejś tam orientacji. No skończyłem z tym, no bo to też nie chodzi o to, żeby specjalnie jakaś tam preferować osoby takie lub inne. Przede wszystkim umiejętności w pracy i to się liczy. Dziękuję bardzo serdecznie. Miłego dnia życzę i czekamy na te wszystkie szczegóły dotyczące umowy koalicyjnej. Andrzej Sośnierz, Porozumienie, był moim gościem.